Drodzy Państwo, już mija kwadrans akademicki. Mamy w końcu wykład po różnych debatach i dyskusjach. Mamy profesora jako naszego gościa, którego chciałbym, żebyśmy od razu przywitali. Profesor Przemysław Czapliński jest z nami. Witamy. A okazja ku temu spotkaniu jest szczególna. To już jest tradycja w Krasnogródzie, że każdego 6 sierpnia w rocznicę śmierci Toniego Dżada odbywa się w naszym gospodarstwie tutaj pogranicznym Tony Dżad Lecture, upamiętniający naszego przyjaciela i partnera w działaniach, kiedy jeszcze ten dwór nie był wyremontowany. Tony Dżad zmarł w 2010 roku, to już jest 12 lat od jego śmierci, ale przyjeżdżał tutaj wcześniej, mieliśmy wspólne plany stworzenia takiej platformy współpracy między Remark Institute, który on prowadził, stworzył przy Uniwersytecie Nowojorskim, a naszymi działaniami tutaj na pograniczu i Międzynarodowym Centrum Dialogu. Jego marzeniem zawsze było, żeby, i to robił bardzo konsekwentnie, przekraczać granice świata akademickiego z kolei, będąc profesorem, uznanym historykiem, socjologiem. To nie był osobą, która nie bała się zabierać głosu w debacie publicznej, publikować kontrowersyjnych, jak to się mówi, tekstów w New York Timesie i innych mediach o sprawach, które go żywo interesowały i które niekoniecznie musiały mieć związek z jego pracą akademicką. I tak też wymyślił Remark Institute jako taka platforma, która działa jakby troszkę, jest osadzona w strukturach uniwersyteckich, ale tworzy działania, platformy, na których spotykają się ludzie bardzo różnych profesji, bardzo różnych pasji, od polityków, po pisarzy, poetów, przywódców organizacji pozarządowych i tak dalej. Naprawdę niezwykłą stworzył taką latającą akademię, można by powiedzieć. Remark Institute pod patronem pisarza Remarka i jego wdowy, która przekazała kapitał na stworzenie takiego instytutu, stworzył z tego platformę dialogu między Europą a Ameryką, ale Europą rozumianą, tak jak zresztą Państwo znacie, jeżeli znacie jego najważniejsze może dzieło po wojnie, historię Europy po 1945 roku, Europę rozumianą szeroko. To nie był właśnie jednym z tych historyków zachodnich, którzy obejmowali swoją wiedzą, zainteresowaniem, zaangażowaniem Europę Środkowo-Wschodnią i doświadczenia stąd płynące. Jego takim życiowym doświadczeniem, jednym z przełomowych, był fakt, kiedy odkrył w 1968 roku, kiedy na Zachodzie, on był wtedy w Paryżu, w Londynie trwała kontrkultura, bunt studencki i ten bunt zupełnie był ślepy, czyli nie dostrzegł tego, co się w Czechosłowacji wtedy działo, w tym samym roku tutaj. I od tego momentu zaczął się uczyć języka czeskiego i uznał po prostu, że to jest rzecz, którą sam musi nadrobić, żeby przezwyciężyć tą zimnowojenną granicę, która wtedy dzieliła Europę. Nasz dzisiejszy gość, Przemysław Czapliński, jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, naszej wspólnej alma mater. Jest jednym z współtwórców Zakładu Antropologii Literatury. Jest członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk. No i przede wszystkim znamy go jako interpretatora literatury współczesnej. Nasze ostatnie tutaj w Krasnogródzie spotkanie, jeśli Państwo, niektórzy z Was pamiętają, było w momencie, kiedy ukazała się ważna książka Poruszona mapa Przemysława Czaplińskiego, za którą zresztą dostał nagrodę Jana Długosza.
tak jak wcześniej, nagrodę Wiki za swoją właśnie pracę krytyczno-literacką. Ale to powiedziawszy, podkreślę, że literatura dla Przemysława Czaplińskiego to jest również pole, które pomaga wyjść mu, czy jakby zająć się sprawami, które nie są stricte literackimi, ważnych problemów współczesnego świata. Ja mam tutaj przed sobą książkę podarowaną, przywiezioną przez Przemka, O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Tak się nazywa książka, której jest współredaktorem. I tuż Państwo zauważycie, że to jest refleksja na styku literatury i takich problemów właśnie jak ekologia. Nowa książka z tej serii, która jest dopiero zapowiedziana, będzie dotyczyła czasu pandemii i problemu pandemii. Więc choćby z tego względu myślę, że to, jak pisze Przemysław Czapliński, jaki głos zabiera w naszej debacie publicznej, zbliża go bardzo, łączy z duchem Toniego Dżada. I tym bardziej się cieszę, Przemku, że przyjęłeś to zaproszenie. No i głos jest twój. Bardzo dziękuję za piękne słowa powitania Państwu, za przybycie. Czuję się zaszczycony tym zaproszeniem. Ogromnie uradowany, z wielką radością zawsze, choć rzadko przyjeżdżam do Krasnogródy. Czuję się podwójnie zaszczycony, występując w ramach cyklu upamiętniającego Toniego Dżada. Nie będę dzisiaj odwoływał się do jego książek bezpośrednio, ale tak jak to przed chwilą zasygnalizował Krzysztof, duch Toniego Dżada będzie mojemu gadaniu towarzyszył i będzie to gadanie przenikał właśnie ze względu na, jakby powiedział przywoływany autor, brzemię odpowiedzialności. Szukanie możliwości, szukanie strategii oporu, odpominanie tego, co zapomniane. I tyle gwoli wstępu. Najważniejsza wiadomość, jaką chciałem Państwu przekazać, jest zawarta w tytule. Niniejszym zatem, jako goniec, posłaniec, przynoszę wiadomość. Końca świata nie będzie. Od razu muszę jednak zastrzec, że to jest zła wiadomość. Jak to jest możliwe, żeby zapowiedź, iż końca świata nie będzie, była równocześnie złą wiadomością? Wstępnie można ją wyjaśnić, odwołując się do pojęć apokalipsy i postapokalipsy. Zakładam, domyślam się, że większość z Państwa spotkała się już z tym określeniem, tym terminem, czy quasi-terminem postapokalipsa. Istnieje już właściwie gałąź wiedzy, która się tak nazywa, postapokaliptyka. W najprostszym ujęciu apokalipsa jest momentem sprawiedliwego z punktu widzenia moralności i celowego z punktu widzenia historii momentem końca. Oto historia ludzkości dobiega swojego finału i w tym momencie ludzkość zostaje sprawiedliwie osądzona. Jedni idą na dół, drudzy do góry. Jest stacja pośrednia, ale nie wiadomo jak tam jest. Czy nie lepiej od razu trafić na dół niż po środku. Postapokalipsa jest właściwie radykalnym zerwaniem z myśleniem apokaliptycznym, ponieważ najprościej rzecz ujmując, postapokalipsa oznacza koniec różnicujący, a więc nieostateczny. Przekładając to na przebiegi historyczne, można powiedzieć, że postapokalipsa jest serią katastrof różnicujących.
najpierw oddzielających tych, którzy przeżyli, od tych, którzy giną, później zaś katastrof różnicujących wśród istot, które przetrwały. Jeszcze bardziej ukonkretniając, można by powiedzieć, że stoimy w obliczu katastrof seryjnych, chociaż w seryjności swojej nieprzewidywalnych, katastrof, w wyniku których południe globalne ucierpi bardziej niż północ. Kobiety ucierpią bardziej niż mężczyźni. Dzieci ucierpią bardziej niż dorośli. Biedni ucierpią bardziej niż bogaci. To, co mówię, jest częściowo oczywiście spekulacją, hipotezą naukową, ale również i symulacją opartą na rozmaitych wydarzeniach, które dzieją się na całym świecie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Historycy są już właściwie zgodni co do tego, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest bezpośrednio związany z kryzysem wody. Kurczące się zasoby. Mamy kryzys energetyczny. Jest fajnie, bo można nie używać mikrofonu, bo on jest tak samo szukać. Więc skończyłeś na kryzysie energetycznym. Tak. To jest świetny moment, w którym to się wydarzyło, ponieważ będę między innymi o tym również mówił. Tak więc wojny, które ludzkość będzie prowadziła za jakiś czas, to będą wojny o surowce podstawowe. O żywność, o wodę, o czyste powietrze. Istnieje znakomita książka Wojny klimatyczne Heinricha Walzera, która temu jest właśnie poświęcona, a konflikt, wojna, którą, agresja, którą Rosja przeprowadziła na Ukrainę, została między innymi spowodowana uniezależnianiem się energetycznym i wystawieniem na aukcję przez Ukrainę kilku czy kilkunastu bardzo ważnych pierwiastków o strategicznym znaczeniu we współczesnym świecie. We wczorajszej Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł poświęcony 12 pierwiastkom, o które toczyć będziemy wojnę. To wszystko jest ważne, ponieważ chciałbym krótko pomówić o polskiej literaturze ostatnich kilku lat. Co jest dla mnie dosyć istotne, nie będę omawiał książek, które uwzględniają pandemię. Wszystkie książki, które się pojawią w mojej prelekcji, ukazały się do 2019 roku. A mimo to ośmieliłbym się powiedzieć, że polska literatura przewidziała pandemię. Nie oznacza to, że w tych książkach, w tych powieściach pojawia się wirus i późniejszy przebieg rozprzestrzeniania się tego wirusa, stopniowe przekształcenie epidemii w pandemię. Nie, chodzi o coś innego. Otóż w polskiej literaturze ostatniej dekady natura występuje jako game changer, a więc nieobliczalny uczestnik historii ludzkiej, który wkracza w pewnym momencie na arenę dziejową i całkowicie zmienia warunki gry. W tym sensie jest on właśnie takim game changerem. Dlatego pozwalam sobie powiedzieć, że literatura polska wymyśliła pandemię, czy przewidziała ją w pewnym sensie, ponieważ to, co stało się w 2020 roku, było właśnie owym wkroczeniem natury, raptownym, gwałtownym, pomiędzy ludzi, całkowicie zmieniającym reguły gry, zawieszającym istniejące relacje międzyludzkie i sposoby funkcjonowania państwa. Zasadniczo w rozmaitych wizjach
prewizjach, przewidywaniach dotyczących mniej czy bardziej odległej przyszłości, socjologia, która już nauczyła się czytać literaturę piękną i przestała lekceważyć fabuły z niej płynące, zasadniczo dokonuje się takiej bardzo prostej operacji. Owa operacja polega na tym, że bierze się pod uwagę dzisiejsze trendy rozwojowe i rzutuje się je w przyszłość. Czyli mamy 7 miliardów ludzi na Ziemi ze stałym, powiedzmy, przyrostem liczącym tyle a tyle, w związku z czym za dekadę bądź za dwie będzie nas 9 albo 10 miliardów. Jakie to wywoła skutki? Albo dzisiaj przypada jeden samochód, powiedzmy, na 10 mieszkańców Ziemi. Wyobraźmy sobie, że będzie tych samochodów jeden na 5 mieszkańców, a więc liczba samochodów się podwoi. Chiny, Indie, Brazylia, Argentyna. Tak? To są rynki niesłychanie dynamicznie się rozwijające. Co się wtedy stanie z atmosferą, z ziemią, z powierzchnią, z rozkładem miast? Tak? Jakie będą przyszłe dzieje? Nie ma już dobrych rozwiązań, albo te dobre rozwiązania się kurczą. Ja jestem takim socjologiem, który pyta literaturę o to, jak badać rzeczywistość. I literatura proponuje bardzo istotną zmianę. A mianowicie rozmiary tego, co się dzieje i co się stanie, są ściśle związane z dwoma dodatkowymi parametrami: spójnością społeczeństwa oraz stabilnością państwa. Mówiąc inaczej, katastrofa nie jest stałą. Jej rozmiary są tym mniejsze, im lepiej potrafi społeczeństwo się zorganizować i im lepiej funkcjonują odpowiednie służby państwowe. Ale obowiązuje to niestety i w drugą stronę. Rozmiary katastrofy rosną wraz z niezdolnością społeczeństwa do samoorganizacji i słabym funkcjonowaniem służb państwowych. Tym gorzej dla społeczeństwa, im słabiej funkcjonuje państwo, i tym gorzej dla społeczeństwa, im społeczeństwo to słabiej potrafi się zorganizować. Łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli na jakimś obszarze zaczyna brakować żywności, leków, wody. Rozmiary tej katastrofy są tym większe, im bardziej ludzie zaczynają postępować egoistycznie. Ponieważ wtedy natychmiast powstaje grupa słabszych, która idzie na przemiał. Jeżeli natomiast społeczność potrafi się zorganizować i jeżeli pomagają tej społeczności odpowiednie służby, to zorganizowanie wody, leków i żywności okaże się w dużo większym stopniu możliwe. To jest ta podstawowa lekcja socjologiczno-futurystyczna, która płynie z literatury. Natura z całą jej nieprzewidywalnością dzisiaj jest również i w tym sensie zmienna, że jej wpływ na nasze życie jest zależny od tych dwóch rzeczy. Od sprawności odpowiednich służb państwowych i od zdolności samoorganizacyjnych społeczeństwa. Będę zatem od tej pory brał pod uwagę te trzy rzeczy. Społeczeństwo i jego zdolności samoorganizacyjne, stabilność państwa i wydolność odpowiednich jego służb. Mam tutaj na myśli wojsko, policję, służby porządkowe, opiekę medyczną, komunikację z transportem, tak? Więc wszystko to, co spoczywa na państwie. I wreszcie trzecim uczestnikiem tej fabuły, o której państwu opowiem, jest natura, środowisko naturalne. Zasadniczo z polskiej literatury, ale niestety nie tylko z polskiej, nie wyłania się ani jeden dobry wariant przyszłościowy.
powinno być tak, że jak ktoś mówi, mam jedną złą wiadomość, to zarazem należałoby dodać, ale mam również i dobrą. This is not going to happen. Być może uda nam się wspólnie wymyślić dobrą odpowiedź, ale ona się może pojawić tylko i wyłącznie w naszym dialogu, ponieważ literatura polska i nie tylko polska, mam wrażenie, znalazła się w stanie pewnego kryzysu wyobraźni. Znaczy dochodzi do pewnej ściany i dalej nie może. Zasadniczo w kulturze europejskiej mamy do czynienia z trzema wariantami rozwojowymi. Wszystkie one są związane z gwałtownym wkroczeniem natury. Oto pewnego pięknego dnia, my już przerobiliśmy to, tak? W 2020 roku tak to właśnie wyglądało. Jeśli dobrze pamiętam, w połowie stycznia pojawiła się drobna wzmianka prasowa o tym, że w prowincji Wuhan, w mieście Wuhan pojawiło się kilkanaście przypadków zachorowań na jakiegoś nieznanego wirusa. Dwa miesiące później w Polsce pojawiła się pierwsza ofiara śmiertelna. Dwa miesiące. Tak? To jest to. A zatem wszystko zaczyna się od tego, że pewnego pięknego dnia, albo i niepięknego, natura wkracza na scenę. Wkraczając na scenę, wywraca stolik. To jest to, co w antropologii nazywa się passage à l'acte, tak? Czyli przejście do działania. Z pełnym lekceważeniem istniejących układów, istniejących reguł gry. Natura wywraca stolik. To wywrócenie stolika, całkowita zmiana, zlekceważenie reguł, które ustanowili sobie ludzie, może dotyczyć na przykład suszy, na przykład nagłego podniesienia się poziomu wód. Obie te rzeczy w różnych regionach świata zagrażają ludzkości. To może być również seria trzęsień ziemi, seria erupcji wulkanów. To może być również wirus. To może być cokolwiek, co doprowadza do destrukcji istniejące struktury normalności. Od tego momentu ruszają fabuły, o których mówię. Rzecz ta pojawia się w kilkudziesięciu powieściach polskich. Nie są one najlepsze. To nie są wybitne powieści. Ale zarazem wydaje mi się interesujące, że stworzyli je pisarze reprezentujący wszystkie elementy spektrum politycznego, od lewej do prawej. Czyli mamy tutaj zarówno lewicę, jak i takie liberalno-demokratyczne centrum, jak i prawicę, nawet prawicę konserwatywną. Co oznacza, że do literatury w ogóle powróciło zaangażowanie i ono się przejawia właśnie pod postacią pewnej trwogi, troski, bicia na alarm, a także apelowania do naszej wyobraźni społecznej i politycznej. Ta wyobraźnia polityczna jest tutaj o tyle ważna, że wcześniej wspomniany przeze mnie kryzys wyobraźni dotyczy przede wszystkim tego, a mianowicie coraz trudniej wyobrazić sobie, żeby demokracja przetrwała to, w czym w tej chwili tkwimy. Dni demokracji liberalnej są policzone. Może lata. Ale na podstawie literatury można powiedzieć, że demokracja liberalna w aktualnym kształcie nie przetrwa. Jakie są te podstawowe scenariusze? Wydaje się, że przy całym bogactwie filmów, seriali, powieści można je zredukować do trzech. W pierwszym wariancie, w obliczu katastrofy,
powraca solidarność społeczna, zdolność do współpracy, zdolność do samoorganizacji, natomiast rozpadają się struktury państwowe. Czyli państwo zawodzi, nie potrafi sobie poradzić z istniejącą sytuacją, natomiast ludzie zaczynają się jakoś organizować i pomagać sobie nawzajem. Drugi wariant jest odwrotny. Państwo jest straszne. Państwo trwa za cenę zmiażdżenia więzi społecznych. Społeczeństwo, jego tradycje solidarnościowe, jego zdolności samoorganizacyjne zostają całkowicie stłumione, natomiast struktury państwowe za cenę owego zmiażdżenia społeczeństwa jakoś funkcjonują. I wreszcie wariant trzeci, moim zdaniem jeszcze gorszy, polega na wypracowaniu pewnego niebezpiecznego kompromisu pomiędzy strukturami państwowymi i bardzo słabą więzią społeczną. I teraz kilka przykładów. Wariant pierwszy, czyli społeczeństwo budzi się, zaczyna ze sobą współpracować, państwo się rozpada w obliczu katastrofy, która nagle pomiędzy nas wkroczyła. Być może niektórzy z państwa znają fenomenalny serial brytyjski zatytułowany Rok za rokiem. Year after year. Kapitalny miniserial, 6-8-odcinkowy, z fenomenalną rolą Emmy Thompson, w którym na samym początku wydarzają się w pewnym sensie normalne rzeczy. Po pierwsze, upada jakiś bank. Oszczędności przeciętnych ludzi, przeciętnych ciułaczy zostają zmarnowane. Ludzie stoją w długich kolejkach, panikują, są zagniewani, ale państwo nie może interweniować, ponieważ banki są od państwa niezależne. Równocześnie trwają przedłużające się opady deszczu. 7. dzień, 12., potem 20., potem 40, a potem 80. Deszcz pada. Linia nadbrzeżna ulega erozji, miejscowości nadbrzeżne ulegają zniszczeniu. Mieszkańcy z tych miejscowości są relokowani do centrum kraju i zostają obowiązkowo dokwaterowani tam, gdzie jest miejsce. To jest mniej więcej to, o czym będę mówił, chociaż ten serial wydaje mi się ciekawszy i bardziej złożony, więc na razie wspomnę o przykładach polskich. Być może o jednym z nich państwo słyszeliście. Chodzi mi mianowicie o powieść Jacka Denela, Ale z naszymi umarłymi. Być może słyszeliście o niej, ponieważ już dokonano adaptacji scenicznej i już zdążono tę adaptację sceniczną zawiesić. Cenzura. To jest mniej więcej to, o czym mówię. Panika władz jest czymś niebywałym zupełnie. O czym opowiada Denel? Pewnego pięknego dnia w małej miejscowości podkrakowskiej wydarza się coś bardzo dziwnego, a mianowicie 4 groby zostają zdewastowane. Dziennikarz jednej ze stacji telewizyjnych zostaje tam wysłany i stwierdza na miejscu, że płyty nagrobne zostały rozbite od środka. Nie mamy zatem do czynienia z aktem dewastacji, lecz z powstaniem zmarłych. I rzeczywiście w całym kraju z grobów zaczynają powstawać zmarli. Jest ich coraz więcej. Nie mamy szans, tak? Wiemy o tym, że prawdopodobnie, tak, co najmniej 2 lub 3-krotnie więcej ludzi umarło od tych, którzy dzisiaj żyją. Więc gdyby zaczęli powstawać zmarłych, no to długo
by cała rzecz nie potrwała. I tak to się dzieje u Denela. Zmarli powstają, na początku są bardzo pokojowo nastawieni. Nie można się z nimi skomunikować. Gromadzą się przy miejscach świętych. Wydaje się, że można częściowo jakby ich nad nimi zapanować, pokazując im święte obrazy albo krzyż. Ale to tylko na tyle, że po prostu oni nie atakują. Aż do pewnego momentu, kiedy pierwszy nieumarły, bo mamy do czynienia z rosnącą populacją zombie, kiedy pierwszy zmarły atakuje żywego człowieka. To jest obcokrajowiec i rzeczywiście przez pewien czas zombie gryzą obcych. A ponieważ jesteśmy w Krakowie i okolicach, wobec tego mają w czym wybierać. Książka Denela, powieść Denela jest satyrą na polski nacjonalizm, ostrą satyrą na polski nacjonalizm. W jego wersji nacjonalizm nie jest niczym innym niż nekrofilią. Rzeczywiście, każdy patriotyzm jest nekrofiliczny, ponieważ karmi żywych zmarłymi. Karmi ich, karmi nas, tymi zmarłymi w telewizji, w rocznicach upamiętniających, w płytach nagrobnych, w kalendarzu świąt państwowych, tak? Karmi ich na wszelkie możliwe sposoby, więc jest to pewnego rodzaju ofiara, która pewnego dnia doprowadza do tego, że zmarli odpowiednio nakarmieni wstają z martwych. Byłby to zatem, tak, w tej satyrze Denela, swego rodzaju odwet, jaki Polska wreszcie może przeprowadzić na całym świecie. Czym były z perspektywy nacjonalistycznej ostatnie 3 dekady, były stopniową globalizacją Polonii. Za sprawą nieumarłych następuje polonizacja globu, ponieważ każdy ugryziony staje się Polakiem. Rośnie populacja Polaków. Nie jest to co prawda populacja żywa, ale rośnie. Natychmiast pojawiają się oczywiście partyjno-medialne wysiłki zmierzające ku temu, żeby jakoś zagospodarować dyskursywnie ten niezwykły zupełnie proces. Kościół nazywa nieumarłych powracającymi i uznaje, że nastąpiło ostateczne potwierdzenie wyjątkowości Polski. Zostaliśmy pobłogosławieni przez Boga. Nasz kraj, nasza ziemia, ta ziemia została wybrana, w związku z czym zmarli powracają pomiędzy żywych. Jest to kompletna bzdura, absolutna, niemożliwa herezja, ale to nie ma większego znaczenia. Lewica interpretuje nieumarłych jako części społeczeństwa, które są wykluczone, dyskryminowane, a więc pokrzywdzone, tak czy inaczej przesuwane na margines, z którego to marginesu powracają pomiędzy żywych jako pewnego rodzaju taki społeczny, socjalny wyrzut sumienia. Psychoanaliza oczywiście mówi o treściach wypartych. Pod tym względem powieść Denela nie jest zbytnio wyrafinowana. Dla mnie istotne jest coś innego, a mianowicie ta satyra na nacjonalizm polski, do pewnego stopnia bardzo trafna i bardzo udana, trochę nacjonalistów zabolało, jest mimowolną satyrą na polską demokrację liberalną. Dlaczego? Literatura zachęca do tego, żebyśmy z nią eksperymentowali, a później, żebyśmy nauczywszy się tego eksperymentowania, zaczęli przeprowadzać eksperymenty na fabułach społecznych, na społeczeństwie jako zbiorze pewnych narracji. Jeśli tak podejdziemy do fabuły Jacka Denela, to będziemy mogli zaproponować jedno proste pytanie. Co by się stało, gdyby nieumarli nie powstali z grobów? Odpowiedź brzmi: nic. W
porządku historycznym, w porządku społecznym, w porządku politycznym nic by się nie zmieniło. A to oznacza, że ta wyjątkowa więź, o której za chwilę opowiem, ta zdolność do reorganizacji społeczeństwa nie pojawiłaby się. Nadal trwałby ten stan, który zastajemy w momencie, kiedy powieść się zaczyna. Co to jest za stan? Jest to przede wszystkim stan doskonałej, klasowej izolacji. W tej klasowej izolacji zasadniczo istnieją tylko dwie klasy. Trzecia, czyli klasa wyższa, jest nieobecna i niedosiężna, niedotykalna. Te dwie istniejące klasy to klasa ludowa i klasa średnia. Otóż obie te klasy myślą o sobie nawzajem, jako o nieumarłych. Klasa średnia unieważnia, uśmierca klasę ludową w bardzo prosty sposób, nie dopuszczając jej do reprezentacji. Klasa średnia myśli bowiem o tym, żeby reprezentować samą siebie, czyli jest zainteresowana trochę wyższą kulturą, operą, filharmonią, dobrą dyskusją, dobrą książką. Gdyby nie te cztery groby, które rozpękły się w podkrakowskiej małej miejscowości Dziurze, w takiej malutkiej miejscowości, którą nazywamy Wiochą, nigdy dziennikarz lokalnej stacji telewizyjnej by tam nie dotarł. W tym sensie klasa ludowa nie istnieje dla klasy średniej. Co więcej, klasa ludowa jest uważana za fizycznie odrażającą i groźną. Czyli dokładnie zostaje wyposażona w przymioty przypisywane zombie. Tak? Są groźni, agresywni, nie należy ich dotykać, bo są obrzydliwi. W ten sposób klasa średnia wytwarza zombich, wytwarzała zombich, zanim oni jeszcze zaczęli wstawać z grobu. Z kolei klasa ludowa myśli z nienawiścią o klasie średniej i najchętniej widziałaby jej historyczną klęskę, która polegałaby na upokorzeniu i na unicestwieniu. Niech stanie się coś takiego, myśli sobie klasa ludowa, żebyście wy, klasa średnia, zniknęli. I oto wydarza się katastrofa, w wyniku której społeczeństwo zaczyna się mieszać. Powstaje niewielka, kilkuosobowa grupka poskładana z ludzi, którzy się starannie na ulicy i w kamienicy codziennie omijali. Nikt z nikim nie rozmawiał, najwyżej mówili sobie dobry, dobry. W obliczu katastrofy oni się łączą, pomagają sobie nawzajem i tutaj złośliwość Jacka Denela nie ma granic, jadą do Częstochowy. Jest ich raptem 6 osób, w Częstochowie udają się do klasztoru, w klasztorze nie ma mnichów, mnisi uciekli, w związku z czym zamieniają klasztor w twierdzę i dwóch gejów, dokładnie tak jak Wołodyjowski i Ketling w Kamieńcu Podolskim, podkłada ładunki wybuchowe i wysadzają cały ten zamek w ostatniej scenie. Jak narrator stwierdza, ale żaden z nich już tego nie widział, widzieli to tylko nieumarli. Koniec powieści. Tak? Więc tutaj rzeczywiście tak Wołodyjowski i Ketling byli taką parą, prawda? Zrobili to w Kamieńcu Podolskim, ale to przeniesienie sceny jest tutaj bardzo, bardzo złośliwe i też do pewnego stopnia trafne. Co z tego wynika? Tak jak powiedziałem, po pierwsze, natura pojawia się nagle. Jej interwencja, jej wejście, jej wkroczenie ma charakter nieoczekiwany. Dlaczego? Z czego to wynika? Z tego mianowicie, że w naszym codziennym, normalnym języku, w naszych codziennych praktykach, natura istnieje pod dwoma postaciami. Użytkowej
albo estetycznej. A zatem mówimy o niej. Tak, to są dwa najpotężniejsze dyskursy, które kolonizują naturę. Mówimy o niej z perspektywy pożytków, które może nam przynieść, tak? Czyli ile kilogramów żyta z hektara, ile drewna z lasu, ile ryb z morza, ile ziemniaków z pola i tak dalej, i tak dalej. Albo mówimy o niej, jakaż jest piękna, zachowajmy ten krajobraz, żebyśmy mogli go podziwiać. Te dwa najpotężniejsze dyskursy, pragmatyczny i estetyczny, nie dopuszczają natury do głosu, to znaczy nie pozwalają wypowiedzieć tego, że zanim pojawia się ona nagle na scenie, jest codziennie, o każdej chwili kolonizowana i wykorzystywana, destruowana do tego stopnia, że kiedy się pojawia, to pojawia się w postaci monstrualnej. Nie ma jej w normalności, więc kiedy wraca, to wraca pod postacią monstrum, a więc przedłużających się deszczów, przedłużającej się suszy, nagłego pojawienia się wirusa. Nie można już, po drugie, wyznaczyć granicy, która oddziela ludzkie od pozaludzkiego. I wirus COVID-19 jest tego najlepszym dowodem. Skąd się wziął? Wziął się ze sztucznie wytworzonego, handlowego środowiska, które zorganizowali ludzie, gromadząc na bardzo niewielkiej przestrzeni gatunki, które nigdy nie spotykają się ze sobą w ekosystemach. Co więcej, gromadząc obok siebie zwierzęta żywe i martwe. Książka, o której Krzysztof wspomniał, ta książka zbiorowa, która wkrótce się ukaże, nosi tytuł To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii. Zebraliśmy między innymi analizy dotyczące mniejszych i większych epidemii i pandemii z ostatnich 30 lat. I wynika z nich, że od pojawienia się tak zwanego wirusa szalonych krów, czyli choroby Creutzfeldta-Jakoba, wszystkie najważniejsze epidemie i pandemie miały charakter odzwierzęcy, ale zostały wywołane przez człowieka. Choroba wściekłych krów, czy szalonych krów, ptasia grypa, afrykański pomór świń, ptasia grypa jeszcze raz, tak ona dwu albo trzykrotnie powracała w Afryce, w Azji i w Europie. To są wszystko wirusy odzwierzęce, które powstały w wyniku dewastacji środowiska naturalnego. A zatem granica pomiędzy tym, co ludzkie i pozaludzkie, nie istnieje. Została skutecznie zatarta przez człowieka, w związku z czym utrzymywanie, że możliwe jest wyznaczenie tej granicy, jest jednym ze złudzeń, które skutecznie destruuje, podważa literatura. Tak jak powiedziałem, to, co jest kapitalne, ciekawe przynajmniej w powieści Denela, to to, że on zorganizował pewnego rodzaju karnawał społeczny. Karnawał, jak wiemy na podstawie wspaniałej interpretacji Michaiła Bachtina, to jest taka czasoprzestrzeń, w której nie obowiązują reguły świata oficjalnego. A więc wszystkie honory, hierarchie, podziały zostają zawieszone. Jeżeli wkraczasz w czasoprzestrzeń karnawału, stajesz się dotykalny. Twoje ciało nie jest już chronione przez tytuły, które nosisz, osiągnięcia, które masz w swoim dossier, wiek, majątek. Cokolwiek wnosisz, zostaje unieważnione. W czasoprzestrzeni karnawału wszyscy mogą się nawzajem dotykać. Dzięki temu karnawał może być odgrywaniem innego społeczeństwa,
takiego właśnie, w którym istniejące hierarchie zostały zawieszone i nagle odgrywamy, eksperymentujemy ze społeczeństwem bardziej egalitarnym. Tylko teraz, co z tego wynika? Wynika z tego rzecz straszna. A mianowicie na podstawie powieści Jacka Denela trzeba powiedzieć, że żeby przytrafiła się Polska bardziej egalitarna, musi nastąpić katastrofa. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się przekroczyć granice klasowe oddzielające nas od klasy ludowej, a klasę ludową od średniej. Potrzebna jest zatem zapaść, ruinacja, zamazanie istniejących granic pod wpływem katastrofy, abyśmy nagle powiedzieli do sąsiada, którego nie cierpimy, ponieważ uważamy go za ćwoka, prostaka, buraka, tak? Abyśmy powiedzieli mu: dzień dobry, panie Stefanie, Jusku, Tomaszu, może byśmy razem spróbowali zorganizować wspólny posiłek, bo zaczyna brakować pożywienia. Może byśmy razem zorganizowali transport, bo trzeba zawieźć kogoś do szpitala, albo może byśmy razem zorganizowali leki. Oto w ojczyźnie solidarności, solidarność wewnątrzspołeczna, międzyklasowa jest wyobrażalna tylko pod naporem katastrofy. Wojna, która przed chwilą wybuchła, też jest tego dowodem. Tak? Spróbujmy pomyśleć sobie o Polsce bez tej wojny. Nie dowiedzielibyśmy się o sobie tej wspaniałej wiadomości, że stać nas na przekroczenie nacjonalizmów, ponieważ żeby te granice nacjonalistyczne i ksenofobiczne przekroczyć, potrzebna była katastrofa. Co oznacza, że jest źle. Kłopot oczywiście z powieścią Denela polega na tym, że ta solidarność, ten karnawał jest równocześnie bezpłodny i krótkotrwały. Jest bezpłodny, ponieważ z tej grupki ludzi nie narodzi się nowe społeczeństwo i jest krótkotrwały, ponieważ wszystko zmierza do ostatecznego końca. Zombie, czyli nacjonalizm, który zwyciężył, zabija wszystkich. Pod tym względem Jacek Denel ma rację. Tak, nacjonalizm jest śmiertelną chorobą przenoszoną drogą zębową. Bo nie płciową. Tak? Nacjonalizm nie płodzi. Na tym rzeczywiście polega problem. Tak? Nacjonalizm potrafi zabijać, uśmiercać, wytwarzać kolejnych zmarłych, nieumarłych. Natomiast nie potrafi rodzić życia. Tylko problem w powieści polega na tym, że jego alternatywa, czyli demokracja liberalna, też już nie rodzi życia w powieści Denela. Solidarność społeczna, która się pojawiła pomiędzy bohaterami, pojawia się na moment, na kilka, kilkanaście dni, na miesiąc podczas wyprawy na Jasną Górę i podczas zakładania ładunków wybuchowych. Oto wariant pierwszy. Państwo nie jest w stanie powstrzymać katastrofy. Struktury państwa rozpadają się błyskawicznie. Tak? Policja nic nam nie pomoże w obliczu zombich, ponieważ policja też zostaje w krótkim czasie zamieniona w zombich. Trzeba sobie wyobrazić taką katastrofę, na którą policjant nic nie zadziała. Powódź, tak? Albo wirus. Więc rozpad struktur państwowych musi być brany pod uwagę. Równocześnie obudzenie się solidarności społecznej jest niesłychanie istotne, bo tylko w niej, tylko w tej solidarności tkwi jakakolwiek szansa na przetrwanie. Podobnie rozgrywa się sytuacja w symetrycznej powieści Ziemowita-Szczyrka zatytułowanej Siwy Dym. Nie będę jej streszczał, tylko powiem, że w pewnym sensie ona się rozgrywa na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Też pewnego pięknego dnia pojawia się mgła, siwy dym. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jaki jest jej skład, nie wiadomo jakie jest jej pochodzenie, ale spowija ona
gęstą mgłą cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo istotne wydaje mi się właśnie to, że podobnie jak w powieści Denela Uszczerka mamy do czynienia z tym nagłym wkroczeniem. Tak? To jest rzeczywiście pewnego rodzaju odwet, zemsta za to, cośmy zrobili z ekosystemami. Nie tylko doprowadziliśmy je do stanu dewastacji, ale również i odebraliśmy naturze jakikolwiek język inny niż jeden z tych dwóch. Użytkowy bądź estetyczny. Przechodzimy teraz do wariantu drugiego. A mianowicie państwo trwa, społeczeństwo zostaje zmiażdżone. Tutaj fabuły są jeszcze prostsze. Można wskazać na powieści Ignacego Karpowicza oraz Jakuba Żulczyka. Jakub Żulczyk opublikował taką straszną powieść, rzeczywiście pod wieloma względami przerażającą, zatytułowaną Czarne Słońce. Powieść ukazała się w 2019 roku i rozgrywa się w trzech fazach. Faza pierwsza, nagle pod Bałtykiem zostają odnalezione złoża ropy naftowej. Po drugie, na Bliskim Wschodzie następuje przedłużający się okres suszy, który uruchamia masową migrację. To już nie jest migracja rzędu 100-150 tysięcy, tylko kilkunastu milionów. W związku z czym ci migranci chcą przejść przez Polskę do Europy Zachodniej i dalej. Polska ich jednak zatrzymuje w obozach koncentracyjnych. Zatrzymuje ich, ponieważ to jest dla Polski karta przetargowa. W powieści Żulczyka nie jesteśmy już członkami Unii Europejskiej. Dzieła wyprowadzenia Polski z Unii dokonał ojciec premier, tak się nazywa, kontaminacja dwóch najbardziej wyrazistych sylwetek ostatnich lat. W związku z czym w powieści Żulczyka Polska jest trochę tak jak Turcja, tak, która trzyma jeszcze zabezpieczony pistolet z nabojem w postaci fali migracyjnej. I jeśli Europa nie będzie chciała pójść na jakieś ustępstwa względem Turcji, to Turcja po prostu wypuści ich w kierunku Europy, tak, tych migrantów. Polska też w podobny sposób szachuje Europę Zachodnią. Mamy do czynienia z państwem faszystowskim i to jest trzeci krok. Tak, w powieści Żulczyka, podobnie jak w powieści Ignacego Karpowicza, podobnie jak w powieści Maj Wolny, mamy do czynienia z dyktaturą faszystowską. Faszyzm, ta dyktatura powstaje w bardzo dziwny, a zarazem zrozumiały, logiczny sposób, a mianowicie chroniąc własności prywatnej. Niewiele więcej trzeba. Ta ochrona własności prywatnej prowadzi do zaostrzającego się kryzysu społecznego, ponieważ wywołuje pogłębiające się rozwarstwienie. Rozwarstwienie wywołuje protesty, ponieważ znaczna część społeczeństwa jest coraz uboższa. W związku z tym następuje zaostrzenie polityki wewnętrznej. Do którego to zaostrzenia? Państwo potrzebuje wewnętrznych, nielegalnych sił specjalnych. I to jest pomysł Żulczyka bardzo niebezpieczny, ponieważ pisarz pokazuje, że w sytuacji zaostrzającego się kryzysu rząd jest w stanie powołać do istnienia półlegalne albo nielegalne oddziały, które otrzymują znaczne prerogatywy i zostają zwolnione z odpowiedzialności. To są oddziały do roboty wszelakiej, każdej. Narratorem tej powieści jest bohater o pseudonimie Gruz.
Najkrótszą charakterystykę siebie samego wypowiada on, mówiąc do nas, do czytelników, a więc znowu do klasy średniej. Jestem wszystkim, czego się boicie. On uosabia najgorsze rzeczy, jakie sobie można wyobrazić, związane przede wszystkim z kultem męskości. Wszystko to, co jest niemęskie, antymęskie, co zostaje zaliczone jako niemęskie, staje się wrogiem. A więc oczywiście wszelkie ruchy progresywne, ale także oczywiście zgniła, słaba, kobieca demokracja liberalna, wszelkiego rodzaju negocjacje, zasady parlamentaryzmu, także oczywiście przybysze z obcych państw, tak? Czyli rozmaite ciapaki, arabusy, Żydy, czarnuchy, tak, tu oczywiście za każdym razem używam cudzysłowu. Lesbijki, lesbijskie feministki, marksistowskie żygowiny, tak, to są znowu cytaty z monologu Gruza. Ten monolog jest przerażający, chociaż jest zarazem śmieszny. Tak? Stanowi on kondensację takich fobii i fantazmatów męskości, która potrafi ukształtować swój własny wizerunek tylko i wyłącznie w opozycji do tego, co słabe. Tak? Czyli męskość, która siebie samą zbroi, poczynając od muskulatury, tężyzny fizycznej, poprzez dyscyplinę wojskową do zdolności do siania strachu. W ostateczności bowiem, czym jest mężczyzna? Jest zdolnością, jest osobą zdolną do wywołania posłuszeństwa u innych. A więc albo wywołujemy strach, albo zabijamy, upokarzamy, bijemy, zmuszamy do posłuszeństwa. Żulczyk rozpisał na fabułę to, co taki doskonały, znakomity socjolog niemiecki Klaus Teweleit opisał w książce poświęconej fantazmatom męskości. Tak, z pewnej perspektywy faszyzm jest wytworem kultu męskości, kultu siły, sprawczości. Oto zatem wariant drugi. W obliczu zmieniającej się sytuacji ekologicznej powstaje ustrój polityczny, który jest jakby najprostszym rozwiązaniem problemów. Najprostszym, co wcale nie oznacza, że dobrym. Następuje stłumienie wszelkiego oporu społecznego przy użyciu dowolnych sił, dowolnych środków. Państwo trwa, ale trwanie tego państwa jest w gruncie rzeczy grą na zwłokę, ponieważ susza, która pojawiła się na Bliskim Wschodzie, kroczy i zbliża się do Polski. Stopniowo coraz mniej deszczu, coraz mniej wody. Tutaj na marginesie można by dodać jedną bardzo istotną rzecz. Źle prowadzona gospodarka wodna w Polsce w całym okresie powojennym, czyli po 1945 roku, sprawiła, że dzisiaj proporcje obszaru ludności i wody mamy w Polsce takie, jak w Afryce. Oczywiście nie chodzi o państwo czy obszary saharyjskie, ale bliskie, subsaharyjskie tak. Mamy bardzo złe proporcje wody pitnej czy wody słodkiej do obszaru i ludności. Wielkopolska, z której pochodzę, jest obszarem co roku zagrożonym suszą. Łódzkie w jeszcze większym stopniu. Więc to nie jest wcale nierealna groźba. Więc jeszcze raz, rząd przedstawiany przez Żulczyka jest sprawny tylko i wyłącznie w jednym, pod jednym względem. Tłumienia społecznego oporu i społecznych protestów. Natomiast nie jest to z całą pewnością rząd, który mógłby zmienić politykę względem natury.
W tym drugim wariancie zatem także nadchodzi koniec, tylko że będzie on bardziej przewlekły i jeszcze bardziej okrutny. U Denela w pewnym sensie zombie są takim dalekim śladem, słabym śladem myślenia apokaliptycznego, ponieważ w ostateczności to jest sąd, który zagarnie wszystkich. Żadne życie się nie ostoi. Nie ma on wiele związanego, nie ma on ścisłego związku ze sprawiedliwością, ale dotyczy wszystkich. Prędzej czy później żaden żywy nie zostanie na powierzchni ziemi. U Żulczyka rząd sprawuje władzę poprzez zarządzanie definicją praw obywatelskich. I to jest niesłychanie istotne, ponieważ definicja praw obywatelskich decyduje o tym, kto zostanie przy życiu i kto zostanie objęty jakąś szczątkową formą opieki ze strony państwa, a kto zostanie pozostawiony samemu sobie. Tak wygląda drugi wariant. A teraz przechodzimy do, moim zdaniem, najbardziej prawdopodobnego i zarazem bardzo niebezpiecznego wariantu trzeciego. Napotkamy go w słabych powieściach Jacka Inglota i Mariusza Sieniewicza. Jacek Inglot opublikował powieść zatytułowaną Polska 2.0. Mariusz Sieniewicz opublikował powieść zatytułowaną Plankton. Obaj przedstawiają, znowu, to już wiemy, nagłe wkroczenie natury. Czyli u Sieniewicza to są podnoszące się wody Bałtyku, które stopniowo zalewają północne terytoria Polski. U Inglota to jest stepowienie obszarów wschodniocentralnych. Stopniowe wyjałowienie. Skądinąd znowu na marginesie. Ekolodzy i biolodzy badający roślinność górską w Polsce już stwierdzają migrację roślinności. Roślinom staje się za ciepło w Karpatach, w związku z czym idą w górę, wspinają się, opuszczają tereny niższe i idą wyżej. Razem z nimi przenoszą się owady, ptaki, większa zwierzyna. Dół będzie stopniowo pustoszał. Tak to wygląda. To postępuje szybciej, niż się spodziewaliśmy. Co się dzieje w tym trzecim wariancie? Dlaczego uważam, że on jest taki niepokojący? Otóż to, co literatura tutaj przedstawia, nazwać można demokracją stanu wyjątkowego. Ten termin, tego terminu nie da się łatwo przetłumaczyć na języki obce. Ponieważ łączy on, jak oksymoron, dwie sprzeczności. Stan wyjątkowy i demokrację. Zasadniczo wiemy, że każda rozwinięta demokracja przewiduje w konstytucji stan wyjątkowy. To jest oczywiste. Każde państwo musi mieć taką procedurę. Na wypadek wojny, na wypadek epidemii, na wypadek katastrofy żywiołowej, na wypadek wszelaki. Musi istnieć procedura związana z wprowadzaniem stanu wyjątkowego. Ale wówczas, w momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego, demokracja zostaje zawieszona. Tak mówi polska konstytucja. Stan wyjątkowy można wprowadzić na 60 dni po dodatkowym wniosku ze strony rządu można przedłużyć o kolejne 30 dni. W tym czasie nie wolno przeprowadzać żadnych wyborów, nie wolno wprowadzać żadnych zmian legislacyjnych. Konstytucja pozostaje nietknięta, kodeksy karne pozostają nietknięte. Obowiązuje prawo stanu wyjątkowego. Po ustaniu stanu wyjątkowego władza może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ znowu prawo i konstytucja gwarantują,
że zostanie rozliczona ze swojego postępowania w trakcie stanu wyjątkowego. To, o czym mówię, jest rozwiązaniem niebezpiecznym, ponieważ polega na niewprowadzaniu stanu wyjątkowego. Czyli stan wyjątkowy pozostaje w dalszym ciągu możliwością, natomiast rząd korzysta z niektórych prerogatyw przynależnych stanowi wyjątkowemu. Korzysta z nich w trybie dekretowym bądź poprzez odwołanie się do referendum. I to jest przypadek serialu wspomnianego przeze mnie Rok za rokiem, ale także bardzo ciekawej powieści islandzkiej autorki Björnsdóttir, powieści zatytułowanej Wyspa. Ale także i powieści Sieniewicza, gdzie władza posługuje się pozornie najbardziej demokratycznym narzędziem, jakim jest referendum. Problem polega na tym, że referendum może zostać wykorzystane do uszczuplenia demokracji, a nie do jej podtrzymania. Najistotniejsze bowiem w takim trybie referendalnym jest to, jak i kto zadaje pytania. To, co będziemy mogli rozstrzygnąć w trakcie referendum, zadecyduje o przyszłości. W serialu Rok za rokiem społeczeństwo otrzymuje proste pytanie. Jako jedno z pierwszych, czy jesteś za przekształceniem udziału w wyborach w obowiązek? Czyli to, co było fundamentem tej negatywnej wolności liberalnej, zostaje poddane społecznemu rozstrzygnięciu. Czy jesteś za tym, by udział w wyborach był obowiązkowy? I większość społeczeństwa odpowiada tak. To jest bardzo mało istotne, ponieważ następne wybory, żadne wybory się nie pojawiają, ale był to pewnego rodzaju precedens, który polegał na wciągnięciu społeczeństwa w referendalny tryb rozstrzygania o ważnych sprawach. Dalej się pojawia pytanie, czy jesteś za powiązaniem praw obywatelskich z przynależnością państwową. A zatem ci, którzy są na terenie Wielkiej Brytanii, ale nie mają obywatelstwa, bardzo liczne grono imigrantów, zostaje pozbawione praw obywatelskich. Dokładnie to samo jest w powieści Björnsdóttir, Wyspa. Na tym rzecz polega. Demokracja stanu wyjątkowego nie jest ani demokracją, ani stanem wyjątkowym, a równocześnie jest jakby i jednym, i drugim. Władza zawiesza kolejne prawa, powołując się na wyjątkowość sytuacji. To jest dokładnie to, co się stało w Polsce w kwietniu 2020 roku. Władza nie wprowadziła stanu wyjątkowego. Wprowadziła stan epidemiologicznego zagrożenia, który nie ma swojego wykładnika ani w konstytucji, ani w kodeksach. Ale w związku z tym można było zawiesić pewne prawa obywatelskie, ograniczyć nasze swobody. Ale ponieważ nie odbyło się to w ramach stanu wyjątkowego, w związku z czym nie można rozliczyć tej władzy po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, nie można pociągnąć władzy do odpowiedzialności. Ile rzeczy ustalono czy uchwalono w tym trakcie, rzeczy nie mających absolutnie żadnego związku z epidemią. Między innymi zwiększenie przywilejów wojskowej obrony terytorialnej, która oczywiście mogłaby zostać wykorzystana do pomocy ludności cywilnej w warunkach epidemii. Ale nie zrobiono tego, tylko wykorzystano ich właśnie trochę jak takie służby do wszystkiego. Nie wiem, czy zauważyliście, że kilka dni temu w tej wojskowej ochronie terytorialnej rozpoczęto szkolenia na temat ochrony dobrego imienia wojska. Członkowie tych służb mają przeszukiwać
internet w poszukiwaniu wiadomości, które szkalują dobre imię wojska i zgłaszać te sprawy do sądu. Oto czym się ma zajmować ochrona terytorialna. Nie pomocą ludności. Tam, gdzie występują na przykład powodzie, na przykład susze, jakiekolwiek niedobory, tak? Nie. To jest to, tak? To jest to, o czym mówi literatura. Państwo wykorzysta istniejące służby albo powoła jakieś służby do tego, żeby tłumić społeczne swobody, nie po to, żeby zaradzić sytuacji ekstremalnej. Niebezpieczeństwo, o którym tutaj mówimy, polega na tym, że jedno i drugie zostaje w gruncie rzeczy poddane przyspieszonemu procesowi korozji. Zarówno demokracja, jak i procedura stanu wyjątkowego. Na wszelki wypadek, chociaż wydaje mi się, że to nie ulega wątpliwości, nie jestem przeciwnikiem stanu wyjątkowego. On musi istnieć w prawodawstwie każdego państwa. Stan wyjątkowy gwarantuje możliwość niesienia pomocy wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji nadzwyczajnej, wyjątkowej. A taka może się pojawić w każdej chwili. Regulacje dotyczące stanu wyjątkowego muszą istnieć. To, o czym mówi literatura i to, o czym ja mówię na podstawie literatury, jest właśnie hybrydą niszczącą zarówno demokrację, jak i regulacje związane ze stanem wyjątkowym. Demokracja nie jest już demokracją, tylko jest pewną demokracją plebiscytarną, tak, referendalną, w której od władzy zależy, jakie zostaną zadane pytania, bo my nie mamy wpływu na to. Jak i od władzy zależy to, które grupy społeczne zostaną pozbawione części praw, na jaki czas i oczywiście absolutnie nie mamy wpływu na to, by kiedykolwiek władzę pociągnąć do odpowiedzialności. To jest tak naprawdę zabójstwo, powolne zabójstwo demokracji, tak? Czy takie ukryte przekształcenie demokracji w coś, co demokracją nie jest. Dlaczego uważam ten wariant za bardziej niebezpieczny? Bo on jest najbardziej prawdopodobny. Faszystowska dyktatura, kiedy przyjdzie, nie będzie już udawała demokracji. Będzie państwem demokratycznym, tak? Będzie objawiała się, tak? Absolut państwa faszystowskiego będzie objawiał się na ulicach pod postacią trzyosobowych patroli męskich. Tak? To będzie Zeitgeist. Tak? Nie będziemy mieli wątpliwości, że oto żyjemy w państwie dyktatury. Jeśli dojdzie do sojuszu pomiędzy faszystowską partią a Kościołem, będziemy żyli w państwie teokratyczno-faszystowskim. Ale dla nikogo nie będzie to ulegało wątpliwości, gdzie się znaleźliśmy. Natomiast demokracja stanu wyjątkowego jest najbardziej prawdopodobnym wariantem i najbardziej trudnym do rozpoznania. Właściwie w dalszym ciągu w takim państwie mamy do czynienia z władzą wybraną demokratycznie. Tak jest. To jest w dalszym ciągu władza, która ma mandat. Zarazem ta władza nie sprawuje władzy przy użyciu narzędzi demokratycznych, ponieważ znalazła sposób na to, żeby odbierać prawa obywatelskie i nie być pociąganą do odpowiedzialności karnej. Dlatego, jak sądzę, dni demokracji czy lata demokracji liberalnej, jeśli wziąć pod uwagę poważną przestrogę formułowaną przez literaturę, dni demokracji liberalnej są policzone. Jeśli przekształci się ona w dyktaturę, nastąpi jej koniec. Jeśli natura okaże się silniejsza od struktur państwowych, także nastąpi koniec. Jeśli demokracja liberalna przekształci się w demokrację stanu wyjątkowego, także nastąpi koniec demokracji. Czy jest jakieś rozwiązanie? Literatura zdaje się podpowiadać kierunek, ale nie gotowe rozwiązanie. Ten kierunek jest w pewnym sensie prosty, oczywisty, chociaż kłopoty zaczynają się dopiero po tym, kiedy sformułujemy ów wstępny wniosek.
a mianowicie nie da się obronić demokracji liberalnej, czy demokracji opartej na prawach człowieka. Nie da się jej obronić bez dwóch elementów. Bez wpuszczenia środowiska naturalnego do porządku parlamentarnego, czy do porządku obywatelskiego i bez poszerzenia praw obywatelskich o prawa socjalne. Te dwie rzeczy decydują o przyszłości demokracji liberalnej, czy demokracji praw człowieka. Poszerzenie praw obywatelskich tak, aby objęły one prawa socjalne oraz poszerzenie praw obywatelskich tak, aby objęły one środowisko naturalne. Nie ma zatem wyjścia innego niż ten kierunek, ale tak jak powiedziałem, to jest raczej kierunek niż jakiekolwiek konkretne rozwiązanie. Nie da się obronić demokracji bez obrony natury i nie da się obronić natury w aktualnym stanie ustroju politycznego, czyli przy aktualnym stanie demokracji liberalnej. Ten ustrój nie broni natury. On nie broni środowiska, a tym samym nie broni nas. Jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie wskazanie pewnego kierunku. Tak? Tutaj dobrych fabuł nie ma, bo pewnie w każdym przypadku konieczne jest dostosowanie tego do bardzo określonych warunków związanych z glebą, położeniem geograficznym, zasobami wodnymi, zasobami roślinności itd., itd. Lokalnymi tradycjami. Tak, to wszystko musi być jakoś ze sobą ściśle powiązane. Jeśli tego nie zrobimy, to literatura mówi mniej więcej rzecz następującą. Pewnego pięknego dnia na arenę wkroczy natura. Po kilku dniach obudzimy się albo jako przedostatni ludzie, albo w państwie faszystowskim, które za chwilę zginie, albo w demokracji stanu wyjątkowego, które również nie obroni się przed kataklizmem środowiska naturalnego. Tylko że jeśli zaczniemy o tym myśleć nie teraz, a jutro, pojutrze, za rok, za dwa, za trzy, to w nieodpowiednim momencie obudzimy się o jedną pandemię za późno. Okej. That's it?